czy w poniższej tabeli y jest funkcją x. Czyli tutaj widzimy tabelę, mamy dwie zmienne i kilka ich wartości. No i teraz co, żeby taki związek y z x był funkcją, to znaczy, żeby y był funkcją x, to znaczy, że jeżeli mamy, że jednemu x-owi, prawda, że jednej wartości x, czyli to by była ta potencjalna funkcja, czyli tu wkładam x i tej wartości x odpowiada tylko jeden y, prawda? To jest podstawowa własność funkcji. Jednej wartości argumentu odpowiada jedna wartość funkcji, prawda? Funkcja zwraca dla wartości argumentu jakąś wartość. No i zobaczmy tutaj, jak to wygląda. No widzimy tak, że x jest 1 i x1 odpowiada mu y1, ale tutaj znowuż mamy parę 1, że x jest 1, a y2, czyli 1x, jedynce x odpowiadają dwa możliwe y, prawda? 1 i 2. No i na tym właściwie możemy zakończyć, czyli ten opis, ta relacja pomiędzy y i x nie jest funkcją. Właśnie dlatego, że jednej wartości x, jedna wartość x jest związana z kilkoma y. No tutaj podobnie jest dla x równego 2, x równe 2 również jest związane z y równym 2 i 4. Czyli tutaj zmienna y nie jest funkcją zmiennej x, zresztą również x nie jest funkcją y, prawda? Tutaj mamy taką sytuację, że mamy ten sam y2 jest związany z x 1 i 2. Czyli ani y nie jest funkcją x, ani x nie jest funkcją y. No i taki ogólniejszy związek nazywa się relacją.